Megalodon był jednym z największych i najbardziej drapieżnych stworzeń na świecie. Kojarzymy jego mocarne szczęki i ostre jak brzytwa zęby gigantycznych rozmiarów. Ale czy wiemy, jak brzmiał? Wyobraźmy sobie podwodny świat wypełniony głośnym pomrukiwaniem z potężnymi wibracjami. To przypominało w zasadzie nic. Megalodon nie miał głosu. Był rekinem, a zwierzęta te nie posiadają organów produkujących dźwięki. Należał do niemych zabójców, ale mimo swego milczenia nie pozostawał bezszelestny. Chodźcie ze mną. Jesteśmy pod wodą, zaciskamy pięści, unosimy ręce i szybko obniżamy. Teraz pomyślmy, że zamiast pięści mamy łódź podwodną i słyszymy wodę gładko opływającą powierzchnię kadłuba. Tak właśnie brzmiał Megalodon. Gdy podpływał do powierzchni i otwierał paszczę, dało się usłyszeć dźwięk wodospadu. Gigant ten poruszał się z ogromną prędkością. Woda przepływająca przez jego paszczę i skrzela brzmiała jak rwąca rzeka, szybka i potężna w dodatku. Wokół Megalodona tworzył się zatem przerażający dźwięk, ale był to rezultat jego kontaktu z otoczeniem. Inne pradawne ryby potrafiły dawać głos, ale ich próby były ledwie słyszalne. Wielorybów, delfinów oraz ich odległych przodków nie bierzemy pod uwagę, ponieważ to ssaki. Ryby porozumiewały się w częstotliwościach niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. Umiejętność ta przetrwała do dziś. Generalnie mówiąc, ocean był i jest dość cichym miejscem. Przenieśmy się teraz na ląd i sprawdźmy, jak tam wyglądały sprawy z dźwiękami. Dzięki nowoczesnym technologiom uczeni mogą analizować odgłosy wielu wymarłych zwierząt. Przy pomocy tomografii komputerowej odkryli, że w czaszkach niektórych dinozaurów znajdowały się skomplikowane układy małych kieszonek. Służyły one do produkcji poszczególnych dźwięków oraz regulacji temperatury ciała. Najlepsze jest to, że uczonym udało się te dźwięki odtworzyć. Vegavis, starożytny ptak żyjący od 145 do 79 milionów lat temu, brzmiał podobnie do niektórych gatunków ptaków gospodarskich, takich jak kaczki czy gęsi. Tyle, że krzyki wymarłych zwierząt z pewnością mroziły krew w żyłach. Uczeni doszli do tego wniosku dzięki odkryciu szczątków przetoki rdzeniowej, na którą natknęli się na Antarktydzie w 2016 roku. To najstarszy znany organ głosowy na świecie. Umożliwiał on Vegavisowi produkcję donośnego buczenia dochodzącego z lewej i prawej strony narządu. Wyobraźcie sobie krzyczące kaczki i gęsi, a następnie podgłośnijcie ten dźwięk kilkukrotnie. Niewykluczone, że tak właśnie brzmiał ten wymarły ptak. Co do innych latających gadów, jak pterodaktyl, nie mogły one krzyczeć tak jak Vegavis ze względu na brak przetoki rdzeniowej. Te skrzydlate monstra warczały, syczały i kłapały swymi dziobami, co było bardzo skuteczne. Przypomnijcie sobie jakiegokolwiek wysokiego koszykarza. Cóż, czaszka pterodaktyla była jeszcze większa. Wyobraźcie sobie tylko, jak głośne musiało być kłapanie dziobem. Dźwięk ten mógł ogłuszyć i wystraszyć inne, przebywające w pobliżu prehistoryczne stworzenia. Pewnie wiecie, jak brzmiał tyranozaur. W końcu oglądaliście Park Jurajski, prawda? Spośród tysięcy innych dźwięków z pewnością rozpoznacie długi ryk podobny do dźwięku piły łańcuchowej, odkurzacza oraz klaksonu samochodowego. I prawdę mówiąc, symfonia ta jest dość bliska rykowi, jaki pradawny król gadów mógł wydawać w rzeczywistości. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz dobrze zachowanym szczątkom naukowcy zdołali odtworzyć dźwięk tych zwierząt bardzo szczegółowo. Pomyślcie, że wgrywacie do programu komputerowego dane o tyranozaurze i przygotowujecie się mentalnie na pierwsze odsłuchanie ryku legendarnego gada. Wciskacie przycisk play i słyszycie pikanie. Ryk tyranozaura przypominał ptasi świergot, a nie dźwięki ssaków. Tyle, że nie było to tylko pikanie. Gad posługiwał się nozdrzami, a nie pyskiem. Buczenie dochodziło z klatki piersiowej i przypominało syrenę z niskim basem. Niewykluczone, że było jeszcze bardziej zatrważające niż w filmach. Swą donośnością przerastało całą sekcję blaszaną orkiestry symfonicznej, a tyranozaur robił to tylko nozdrzami. Do dziś nie wiadomo, czy wydawał jakiekolwiek brzmienia pyskiem. W filmach słyszeliśmy również dźwięki dinozaurów z długimi szyjami. Ich wokalizacje przypominały te słoni, coś między saksofonem i klaksonem auta. W rzeczywistości jednak stworzenia te szeptały. Niemal wszystkim ssakom wydawanie dźwięków umożliwia nerw krtaniowy. Biegnie on wzdłuż gardzieli, potem obiega arterię klatki piersiowej i powraca do krtani. Krótko mówiąc, mózg wysyła sygnał, który pokonuje dwukrotność długości ciała, zanim stanie się brzmieniem dochodzącym z buzi stworzenia. Teraz przypomnijmy sobie te długie szyje. Można by je porównać z wysokością 5-piętrowych budynków, co oznaczałoby, że sygnał dźwiękowy musiał pokonać dystans 10 pięter. Długo jak na wydobycie pojedynczego brzmienia, dlatego zamiast ryczeć, dinozaury te po prostu syczały. Dźwięk najpewniej brzmiał jak syczenie gigantycznej żmii. Najwierniejsze odgłosy, jakie udało się odtworzyć naukowcom, to te należące do Parazaurolofa. Na pewno kojarzycie charakterystyczny grzebień na tylnej części czaszki tego roślinożercy. W wielu filmach widzieliśmy, jak z jego pomocą radził sobie z przeciwnikami. Niektórzy uczeni uważają, że grzebień ten służył również do strącania owoców i liści z drzew. Inni twierdzą z kolei, że wyostrzał też zmysł węchu. Jak się jednak okazuje, poza samoobroną i walką, grzebień ten służył również do wydawania głośnych i przerażających dźwięków w różnych tonacjach. Naukowcy odtworzyli je z zaskakującą precyzją dzięki strukturom twardych tkanek. Niemal wszystkie organizmy żywe produkują dźwięki przy użyciu tkanek miękkich. Jak łatwo się domyślić, dość szybko się one rozkładają. Parazaurolofy miały jednak twarde tkanki. Gdy uczeni odkryli pojedynczą czaszkę, zauważyli tubki biegnące od nozdrzy do czubka głowy i z powrotem do nozdrzy. Całość przypominała krzywółę, dawny instrument denty. To znalezisko wykazało, że dinozaur wykorzystywał swój grzebień do wydawania głośnych brzmień. Umożliwiał on swoistą grę na trąbce, dzięki czemu jego krewni z łatwością słyszeli go w lasach. Wydawał dźwięki w niskich i wysokich tonach, coś jak połączenie saksofonu i trąbki z buczeniem gęsi, klaksonu samochodu oraz niskich częstotliwości, tylko kilkukrotnie zgłośnionych. Tak właśnie brzmiał Parazaurolof. Moja kapela z liceum też, ale ja nie o tym. W internecie znajdziecie różne barwy i tembry tego dinozaura. Niejednolitość tonacji umożliwiała mu kompleksową komunikację społeczną. Nie tylko porozumiewał się swym głosem, rozpoznawał innych przedstawicieli gatunku czy ostrzegał przed niebezpieczeństwem. Sygnalizował też przyjazne zamiary. Właśnie słyszeliśmy dźwięki pradawnych gadów, ale co z pradawnymi insektami? Oczywiście nie miały one strun głosowych. Zamiast tego wykorzystywały tarcie między poszczególnymi częściami ciała. Spójrzmy na dzisiejsze świerszcze i sposób, w jaki cykają skrzydełkami. Na jednym z nich są maleńkie otwory, drugie pełnią rolę mediatora. To jakby wziąć plastikowy grzebień i przejechać palcami po jego ząbkach. Świerszcze wydają swoje brzmienia całkiem podobnie. Ich skrzydełka wibrują i wypuszczają w powietrze serię fal dźwiękowych. Tyle, że cykanie prastarych świerszczy znacząco różniło się od tych dzisiejszych, ponieważ było przede wszystkim o wiele donośniejsze. Dźwięki te przypominały gwizd. Przy pomocy fal o niskich częstotliwościach potajemnie się ze sobą komunikowały, jakby nadawały na zamkniętych kanałach radiowych. Słysząc to, mało kto potrafiłby spokojnie zasnąć. Dzisiejsze świerszcze nie są tak głośne, ponieważ zaczęły stosować cykanie o wyższych częstotliwościach. Takie fale rozchodzą się o wiele wolniej, co redukuje ryzyko bycia usłyszanym przez nietoperze. Wyobraźmy sobie, jak brzmiała prehistoryczna dżungla. Donośne cykanie świerszczy, rozsadzające bębenki w uszach. Potem syczenie brachiozaurów, klikanie pterodaktyli, wstrząsa niebem niczym błyskawice. Następnie gdzieś w dziczy słychać dźwięki trąbienia. To parazaurolofy porozumiewające się ze sobą. A teraz podskakujemy ze strachu na dźwięk donośnej syreny tyranozaura. Niezły jazgot. Trudno o spokój w takich warunkach. Ludzie, na szczęście, pojawili się wiele milionów lat później. Swoją drogą uczeni zdołali odkryć i zrozumieć, jak brzmieli nasi odlegli przodkowie. Uważnie przeanalizowali funkcje jam ustnych, nosowych oraz gardeł szkieletów neandertalskich. Głos neandertalczyka brzmiał podobnie do naszego, tyle że zakres fonetyczny dorosłego osobnika był taki sam co 2-3-letniego dziecka. Przypominało to mamrotanie bez spółgłosek. Badanie czaszki umożliwiło jedynie oględne scharakteryzowanie głosu neandertalczyków. Jednak w analizie z 2007 roku naukowcy zdołali pobrać próbki DNA z ich kości. Odkryli w nich wariacje genów odpowiadających za mowę. Eksperci długo sądzili, że neandertalczycy walczyli z przedstawicielami Homo sapiens. No wiecie, dzisiejszy gatunek człowieka, w wyniku czego wymarli. Jednak znalezione geny wskazują na możliwość porozumiewania się obu gatunków. Niewykluczone, że neandertalczycy rozumieli język Homo sapiens, a nawet wypowiadali niektóre słowa.